Opowieść Marii to historia o przyspieszonej dojrzałości. Opowieść o roli rodziny w jej życiu i oparciu, jakie znalazła w ludziach. O cykliczności jej życia i sztuki. O tym, że dom to tak naprawdę znajduje się w drugim człowieku, a zrozumienie jest mniej ważne od tego, by po prostu towarzyszyć. Uważaj na głowę. To u mnie to wyglądało w ten sposób, że kiedy miałam około 13 lat, przestałam jeść po prostu. Wtedy bardzo drastycznie schudłam. Moja mama nie wiedziała, co się dzieje ze mną. Zaczęłam być taka bardzo apatyczna, ospała. Kompletnie nic mi się nie chciało. Też padły moje oceny w szkole. I myślę, że wtedy jakby to wszystko się zaczęło, chociaż te rzeczy działy się we mnie już wcześniej. Wtedy po prostu był jakiś przełom, kiedy jakby to wszystko, co dusiłam w środku, zaczęło jakby manifestować na zewnątrz, nie? Że jest coś nie tak. Sytuacja była o tyle ciężka, że ja wychowałam się na wsi. Więc tam pojęcie choroby psychicznej jest czymś bardzo piętnującym człowieka, nie? Że to jest wielki wstyd, że twoje dziecko ląduje w takim miejscu, więc jakby to, że znalazłam się w takim szpitalu, było już jakby ostatnim krokiem dla mojej mamy. Długo się właśnie zastanawiałam. Najpierw trafiłam do szpitala do Krosna, na oddział dziecięcy po prostu, bo chcieli zrobić mi badania, czy wszystko jest w porządku z moim ciałem, że tak chudna, że nie jem. Szukali takich jakiejś choroby takiej fizycznej, która tłumaczyłaby moje złe samopoczucie. I też byłam dzieckiem bardzo zamkniętym w sobie i niewiele mówiłam, bardzo dużo czytałam, rysowałam, byłam bardzo spokojna. I jakby tak nagle to się stało, nie? Że moja mama wręcz widziała, że umiera i nie wiedziała, co z tym zrobić, bo w najgorszym momencie nie jadłam nic. Nie potrafiłam zjeść łyżeczki obiadu i płac. No to było straszne. Ten pobyt w szpitalu niewiele mi pomógł. Tak naprawdę nie wniósł nic, oprócz tego, że utuczyli mnie jak indyka i wypuścili do domu na żądanie mojej mamy. Moja rodzina była rodziną specyficzną. Mój ojciec nadużywał alkohol. Więc była przemoc w domu, krzyki. Widziałam różne rzeczy, których po prostu dziecko nie powinno wiedzieć. Też moja mama zwierzała mi się ze swoich problemów. W pewnym momencie, jak zaczęłam dojrzewać, zaczęłam rozumieć i widzieć więcej i pytać, to moja mama też zaczęła ze mną rozmawiać. Nie? Więc jakby... Już wtedy zaczęłam wchodzić w ten taki toksyczny świat i jakby poznawać go nie od tej strony, co trzeba, co też jakby zaszczepiło we mnie jakby błędne postrzeganie wszystkiego, prawda? Bo to było tak, że mamy jakąś rzeczywistość, nie? Jest jakaś przemoc i okej, to jest, nie? I my sobie z tym żyjemy i jakby nie da się nic zrobić, nie? Tak mamy, nie dyskutujemy z tym, nie? I długo później byłam jakby bez opieki lekarza. No i tak na przemian sobie chudłam, tyłam, tak byłam zostawiona z tym problemem. Do momentu, aż zaczęłam się okaleczać. Wtedy też poszłam jakby pod opiekę pedagoga w szkole, już powiedziałam wtedy, co się dzieje w domu, jak ja się czuję. I jakby wtedy już zaczęły się jakieś takie konkretniejsze działania. Ale takie prawdziwe leczenie, myślę, zaczęło się dużo, dużo później, kiedy już poszłam do liceum. I tam jakby moje problemy nie znikły. Przez pierwszy rok było super fajnie, bo jakby zaczęłam spełniać swoje marzenia, poszłam do liceum plastycznego i tak dalej, więc jakby miałam takiego dużego powera, żeby coś robić ze swoim życiem.
jakby się rozwijać, ale później jakby to przygasło. I tak naprawdę bardzo długa droga jakby była do tego, że ja się znalazłam w Krakowie. Te prace były chyba wspomnień troszkę ze szpitala tego pierwszego, ale też jakby ciężko mi jest je umiejscowić w czasie. Na przykład ta praca z tą sarną, zrobiłam ją w momencie, kiedy rozstałam się ze swoim partnerem. To był mój pierwszy związek i no, nie był to dobry związek, bo mężczyzna był ode mnie o 20 lat starszy. Miałam wtedy 18 lat i wyszłam z domu, nie? A myślę, że po prostu próbowałam od tego wszystkiego uciec. No i nie była to dobra relacja, była bardzo toksyczna. Ciężko jest jakby to wszystko opowiedzieć tak systematycznie, bo tego było bardzo dużo, ale no w pewnym momencie no, życie doprowadziło mnie do takiego momentu, że dużo się okaleczałam, miałam kilka prób samobójczych i po prostu już nie dawałam sobie rady ze sobą, ale też zobaczyłam, że ja nie potrafię umrzeć, nie? Że umieranie nie jest takie łatwe, jak się ludziom wydaje, że po prostu idziesz i skaczesz z mostu, podcinasz sobie żyły, łykasz tabletki, że to trzeba naprawdę włożyć dużo starania. I w momencie, kiedy myślałam, że robię to już naprawdę bardzo porządnie, okazało się, że jednak nie. No i zdecydowałam, że no nie chcę tak żyć, że muszę coś ze sobą zrobić i wtedy właśnie znalazłam oddział w Krakowie. Też pomogłam bardzo dużo psycholog, do której wtedy chodziłam w szkole, jakby znajomi zobaczyli, że dzieje się coś nie tak i w ogóle bardzo dużo mi pomogli. I zdecydowałam, że pójdę do szpitala. Moja mama nie była tym zachwycona, bo no co długo, nie? Pół roku, no to jak to będzie, nie? Jak ja sobie to wyobrażam. Ale ja stwierdziłam, że chcę, że jakby nie widzę dalej swojego życia, nie? Że albo się zabiję w pewnym momencie. Albo coś z tym zrobię. Ja postanowiłam, że właśnie pójdę do szpitala. No pobyt tam był bardzo ciężki. To było bardzo dużo pracy, którą wyłożyłam. I na początku strasznie stawiałam opór, nawet o tym nie wiedząc. Strasznie się broniłam przed terapeutką. Tak, było mi ciężko się bardzo otworzyć i mówić otwarcie o tym, co czuję. Też wielu rzeczy nie rozumiałam. Ja bardzo broniłam mojej mamy, jakby trochę tej sytuacji w domu. I ciężko mi właśnie było zrozumieć, że to wszystko jest bardzo toksyczne i że możemy kogoś kochać, ale to nie musi być taka super czysta miłość, nie? Że to, że się złościmy, nie wiem, na swoich rodziców czy najbliższych, że czasem ich nawet nienawidzimy, nie wyklucza właśnie tego, że ich kochamy. Znaczy wtedy dostałam diagnozę zaburzenia osobowości, no i zaburzenia odżywiania, chociaż one jakby u mnie różnie wyglądały, bo były okresy, kiedy się kłóciłam, później zaczynałam jakby trochę normalnie jeść, później znowu i akurat okres, kiedy byłam w szpitalu w Krakowie, był tym dobrym okresem, bo też jakby wtedy całkiem nieźle ważyłam. Miałam takich objawów fizycznych związanych jakby z moją niedowagą. I też bardzo się starałam, bo dostałam warunek, bo kiedy mnie przyjmowali, to no, miałam tą niedowagę. Tam dopiero w szpitalu udało mi się przytyć.
A miałam postanowiony warunek, że jeśli będę chudnąć, to zostanę wyrzucona. Bardzo mi zależało na tym, żeby skończyć terapię, więc się starałam. I w sumie wtedy nawet te problemy z jedzeniem zeszły na drugi plan, a wyszły takie różne emocjonalne. Wiem, że przez pierwszy tydzień spędziłam w łóżku w ogóle nie wychodząc. I nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja w ogóle nie żyję, nie? Że leżę w tym łóżku. Po prostu leżałam i czas mijał. I wtedy też zaczęłam rysować. Miałam przerwy. Jakby to jak stworzę, też jest takie bardzo cykliczne, że bywają okresy, kiedy w ogóle nie sięgam po łówek i później nagle to wraca z taką zdwojoną siłą, że mogę cały dzień siedzieć i rysować i ja w ogóle nie czuję zmęczenia, nic, po prostu rysuję i później znowu cisza, nie? Jakby nie widzę tych rzeczy w głowie, bo to też jest tak, że po prostu są jakieś obrazy, które się pojawiają, pewnie po prostu związane z tymi wszystkimi emocjami, uczuciami, które tam nie są. Myślę, że wcześniej to tak działało, że najpierw to było w ogóle wyznacznikiem mojej takiej tego, co się jakby dzieje we mnie, nie? Że na początku właśnie, kiedy było dobrze, kiedy byłam w stanie, to pracowałam w szkole, robiłam rzeczy i tak dalej. Byłam bardzo sumienna, a w momencie, kiedy było się właśnie gorzej, to była cisza, nie potrafiłam nic narysować, po prostu uważam, że jestem beznadziejna, że co ja w ogóle robię i powinnam sobie dać z tym spokój. Po czym kiedy jakby powoli coś tam we mnie zaczynało działać i zaczęłam czuć potrzebę rysowania, wtedy po prostu sięgałam i rysowałam, wychodziły te wszystkie złe rzeczy ze mnie i się uspokajało i wtedy wracałam do jakiejś równowagi. Myślę, że ta z tymi jeżynami i z tym zranieniem bardzo ważne są też dla mnie martwe ptaki, które się przejawiają w moich pracach. I one się właśnie wiążą tak z historią mojego domu, bo mieliśmy całkiem duży dom i na strych często padały ptaki. No i one tukąc się o szybę, czasami umierały, nie? I ja te wszystkie ptaszki jako dziecko bałam, po prostu miałam cmentarz ptaszków, szczurów i wszystkiego stąd znalazłam. Moja matka na mnie krzyczała, że nie bierz tego do rąk, bo zachorujesz. Chowałam sobie te wszystkie zwierzątka. Ale też pamiętam, jak mój ojciec raz przyniósł dłonię ptaka, nie? I on był taki malutki, delikatny, a mój ojciec wydawał mi się osobą taką brutalną, nie? Takim trochę potworem i terrorystą. I pamiętam, jak wzięłam od niego tego ptaszka i go wypuściłam. I później to było dla mnie takie symboliczne, że ja też bardzo chciałam się uwolnić z tego, nie? Właśnie dlatego te ptaki, myślę, ciągle się przywijają. Dopiero tutaj, w Krakowie, poznałam jakby ważne osoby, poznałam przyjaciółkę, która wtedy odwiedziła mnie w szpitalu i od tamtej pory się przyjaźnimy. Więc jakby dopiero tutaj znalazłam ludzi, którzy okazali mi zainteresowanie, okazali mi jakieś serce, tak po prostu. I bardzo mi pomagają właśnie tak pomimo tego, jaka jestem. Myślę, że po prostu nie jestem łatwym człowiekiem, w sensie choroba sprawia, że czasami czuję się gorzej, że czasami mam wszystkiego dość, że czasami nie chce mi się żyć. To nie jest łatwe. Nie jest łatwe patrzeć, jak ktoś, kogo kochasz, robi sobie krzywdę i ja też nie chcę tego dla moich bliskich. Myślę, że też zrozumienie tego, że wcześniej jakby ja tkwiłam w tym swoim cierpieniu, ale nie wychodziłam poza nie. A teraz widzę, jak to oddziałuje na osoby mi bliskie. I bardzo nie chcę, żeby patrzyli na to, co się ze mną dzieje. Dlatego też bardzo się staram, żeby to zmienić. Nie mogę powiedzieć, że jest dobrze. I myślę, że ludzie są w błędzie, myśląc, że pójdą sobie na terapię i wszystkie ich problemy znikną.
że wyjdą i będą zdrowi, nie? To jest bujda na rysorze, naprawdę. I teraz jak myślę o swoim podejściu, jak zaczynałam terapię, to zostaje jakiś trochę śmiech przez łzy, nie? Że jakby wiem, że długa droga przede mną, że być może całe życie to będzie taka droga, nie? Żeby walczyć z czymś. I właśnie myślę, że sztuka polega na tym, żeby chcieć walczyć, nie? Żeby iść, pomimo tego, że czasami nie jest łatwo. Jak na to wszystko patrzę, to co jest ważne w takim właśnie wychodzeniu z choroby, to zauważać w sobie zmiany, zauważać to, co się nam udaje i porównywać sobie etapy, nie? Na przykład, okej, ja żyję teraz w ten sposób i pomyśl sobie, jak żyłeś kiedyś, nie? Co się w tobie zmieniło? I wtedy człowiek zaczyna dostrzegać jakieś pozytywy, że reaguje inaczej na różne sytuacje, na różne bodźce. To też jakby się pokazuje tutaj, nie? W tym, co tworzy, że zrobiło się jaśniej. Że jakby pomimo, że są to czasami takie smutne motywy, jest zdecydowanie jaśniej. I też jakby wracam, ostatnie rzeczy, które robiłam, są dla mnie bardzo ważne, bo wracam do dzieciństwa i wyciągam z niego dobre rzeczy. Naprawdę i to jest coś, co myślę jest właśnie w pewien sposób efektem terapii, nie? Że pomimo tego, że jakby przeżywamy pewne trudności w życiu i że być może, no nie wiem, miejsce, w którym się wychowujemy, że to być może jest właśnie takie nasze małe piekło, nie? Które tam przeżywamy, nie? Ale może być też coś pięknego, można znaleźć dobre rzeczy, można wybaczać przede wszystkim ludziom, można próbować rozumieć. Ja bardzo się cieszę, bo właśnie dzięki terapii zaczęłam próbować zrozumieć, najpierw zrozumieć siebie, ale dzięki temu też spojrzałam inaczej na sytuację, jaka była w domu. Spojrzałam inaczej na mojego ojca, na moją mamę. I teraz mogę powiedzieć, że ich kocham, że jest mi smutno, że oni tak żyli, że nawet zobaczyłam mojemu ojcu, chociaż to było bardzo trudne. Ale potrafię teraz w końcu z nim rozmawiać i okazywać mu jakiś rodzaj uczucia, nie? To jest bardzo trudne. Ale myślę, że właśnie jak zaczynamy szukać zgody ze sobą, to też jakby zaczynamy akceptować otaczającą nas rzeczywistość, ale też i przestajemy trochę z tym aż, w sensie walczyć z tym, z czym nie powinniśmy, bo są rzeczy, których nie możemy zmienić. Nie możemy zmienić naszego pochodzenia, nie możemy zmienić naszej rodziny, możemy zmienić tylko siebie i na tym należy się skupić. A to też, czy okazujemy im później, nie wiem, właśnie jakieś uczucie, to jest już nasz wybór. Na pewno za każdym razem zaskakuje to, że człowiek zaczyna się czuć gorzej i musi zacząć analizować dlaczego, nie? Skąd się biorą znowu te stany? Przecież jest lepiej, przecież to i tamto. I nagle znowu wraca jakaś depresja, problemy, u mnie na przykład zaburzenia odżywiania. I wszystko się odbija czkawką, nie? Ciągle. I to jest męczące. I zaskakuje. Chociaż nie powinno. Ja miałam tak właśnie, w sumie nie tak dawno, jakiś rok temu, tu znalazłam się w szpitalu w Warszawie, tym razem już te zaburzenia odżywiania. I byłam bardzo zdziwiona, że to wróciło, że tak zareagowałam. Że tak naprawdę pewne rzeczy z nami zostają i to jest jakby taka ciągła walka. I czasami różne trudne sytuacje w życiu po prostu sprawiają, że pewne rzeczy wracają. I to nie jest takie oczywiste. Bo ktoś może mi powiedzieć, no to dobrze, no to skoro wiesz, że na trudne sytuacje reagujesz w ten sposób, no to ty już to wiesz, nie? Masz tą wiedzę. No oczywiście, że ja mam tą wiedzę. Właśnie najgorsze jest to, że my wiemy. Wiemy, czym się zabijamy, czym robimy sobie krzywdę. A pomimo wszystko nie potrafimy przestać to robić. I to nie jest tak, że chcemy umrzeć.
no, zaczęłam to mówić w liczbie mnogiej, bo myślę, że to jest problem wielu osób właśnie cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia. Że oni sobie tego nie wybierają, że to nie jest z nimi się. Tylko, że jakby to jest jakby utarty sposób reagowania. Jak to jest coś, czego się wyuczyliśmy, nie? No, tak jak małe dziecko po prostu uczy się reagować. Coś nas boli, cofamy rękę przed właśnie ogniem, nie? Ja to porównuję właśnie do takich odruchów bezwarunkowych, nie? Że coś w nas wrasta bardzo mocno i później trudno jest to wykorzenić. To jest właśnie jakby powiedzieć komuś, że no nie wiem, właśnie z tym ogniem, nie? Że wkłada rękę do ognia, no i no, czemu ją wyciągasz, nie? Chociaż kiedy już kończyłam terapię, to czułam taki lęk przed wyjściem. Powiedziałam, że tam jestem bezpieczna w jakiś sposób. Że tak naprawdę mam wszystko, czego potrzebuję do egzystencji. Nie muszę się bać. W razie jakiegoś takiego kryzysu emocjonalnego, no to od razu mam pomoc na miejscu. Też jakby spotkałam ludzi, dzięki którym nie czułam się już taka dziwna, nie? Że dziękuję. To bardzo pomaga ludzie właśnie, że tak naprawdę jedną bardzo ważną pracę wykonują lekarze, którzy jakby nas tam terapeutyzują i tak dalej, ale naprawdę dużą, dużą pracę wykonują pacjenci, którzy oddziałują na siebie wzajemnie i te emocje, które się tam pojawiają. I myślę, że to jest jakby cały sukces jakby tego przedsięwzięcia, nie? Że my tam wzajemnie na siebie możemy oddziaływać leczniczo. Bo kiedy wychodziłam ze szpitala, ja nie miałam grosza przy duszy. Miałam malutką walizeczkę z takimi rzeczami po prostu najbardziej potrzebnymi. Jakieś tam swoje rysunki, kredki, coś tam i tyle, nie? I ja sobie tak wyszłam. I wtedy dopiero się zaczęło właśnie życie, nie? Szukanie pracy, mieszkania. Właśnie bardzo dużo pomogły mi koleżanki, przyjaciele. Właśnie duże oparcie znalazłam w ludziach i nie spodziewałam się tego, że aż tak duże. Teraz mogę powiedzieć, że mam dom. Chociaż tej tak fizycznie go nie mam, bo przecież się przeprowadzamy, wynajmujemy mieszkanie. No jednak czuję, że mam dom, bo dom znajduje się, myślę, w drugim człowieku. Też relacje, jaką tworzysz, też sam w sobie musisz znaleźć jakąś taką stabilizację, co jest bardzo trudne, bo bardzo trudno jest dać drugiemu człowiekowi dostęp do siebie. Ciężko jest w ogóle pozwolić się kochać, bo kochać drugą osobę jest łatwo. Bardzo łatwo. Bardzo łatwo się zakochać. Żeby wziąć coś od drugiego człowieka, to jest dopiero sztuka. Na pewno pomaga rozmowa, na pewno pomaga otworzenie się na drugiego człowieka, powiedzenie o swoim obecnym stanie, staranie się zaakceptować ten stan i w momencie, kiedy już jakby okej, jest na przykład źle, ale ja mogę coś z tym zrobić, nie? Mogę próbować, żeby było lepiej właśnie poprzez rozmowę, poprzez próbowanie zrozumienia tego, co się dzieje i dlaczego. Tak naprawdę ciężko mi jest snuć jakieś plany, bo teraz jakby znowu troszkę posypało mi się zdrowie, bo niestety choroba zostawia pewne ślady i to takie fizyczne już. I to jest najgorsze, że akurat na przykład zaburzenia odżywiania niszczą organizm. Bardzo człowiek staje się słabszy, różne też narządy odmawiają posłuszeństwa. I teraz jakby czuję się po prostu gorzej i nie nadaje się, żeby pójść do pracy. Zaczęłam kurs opiekunki dziecięcej, kurs pisania ikon i trochę w tym jakby patrzę jakąś taką nadzieję na przyszłość. Czy może właśnie w tą stronę. Pisanie ikon jest bardzo trudne, ponieważ jest to określona technika, to jest tempera tradycyjna, gdzie miesza się pigmenty z żółtkiem jajka,
octem i też trochę taki mały chemik. Jest to bardzo pracochłonne i czasami ciężko jest się w ogóle przełamać, żeby do tego usiąść. Właśnie łapię się na tym, że jak czuję się gorzej, to ciężej mi po prostu usiąść i zostawać. Dobra, Mario, dzisiaj pogresujemy, nie? I to jest trudne, bo to jest już taki rodzaj konkretnej pracy, bo to, co tworzę teraz, te wszystkie jakby obrazki, ilustracje, to są rzeczy takie bardzo spontaniczne. A właśnie ikona jest jakby konkretnym planem działania. Ale zawsze właśnie chciałam pisać ikony. Jakoś ten obraz jest mi bliski. Jestem osobą wierzącą. Też jakby to bardzo, bardzo wpłynęło na proces mojego uzdrowienia, że w najgorszym momencie ja zawsze wierzyłam i ufałam, że jest Bóg, który nas kocha, niezależnie od tego, jacy jesteśmy. Więc i przyjęcie takiej, tak dużej miłości po prostu, to było bardzo trudne i bardzo duży krok dla mnie, że właśnie ja powiedziałam, okej, okay, jest ktoś, kto się kocha bezwarunkowo, Mariola. Taka miłość jest możliwa, nie? I w momencie, kiedy otworzyłam się też na to, to poczułam dużą ulgę. I myślę, że było mi później łatwiej pozwalać właśnie kochać siebie, innym, sobie samej. Bo w momencie, kiedy próbujemy się zabić, później budzimy się, na początku jest takie uczucie okropnej niezgody na to, okropnej złości, jakiegoś takiego bólu, ale później właśnie pojawia się taki promyczek wiary, że ja żyję. I to jest cud. Myślę, że to jest trudne, dlatego że my wszyscy tak naprawdę w swoim odczuwaniu jesteśmy ogromnymi egoistami. Myślę, że obie strony tak naprawdę mają rację. I osoba, która chce się zabić, jest bardzo egoistyczna, że myśli o swojej śmierci, którą ty postrzega jako jedyne dobro i po prostu idzie w tym kierunku. Ale myślę też, że osoby, które rodzina jest też bardzo egoistyczna, nie? W tym sensie, że chcą zachować tą osobę, która właśnie nie chce żyć dla siebie, chociaż ona przecież tak strasznie się męczy, że to też jest pewien rodzaj egoizmu. I oba egoizmy są jak najbardziej usprawiedliwione. Co mogłabym powiedzieć takim osobom? Myślę, że rozumiem w jakiś sposób. Czy też mam dużo znajomych właśnie poprzez pobyt w szpitalu. No, w różnych sytuacjach, kiedy słuchałam, że ktoś bliski mówi mi, że nie chce żyć, że jeżeli już nie wytrzyma. I czułam ten ból. Więc nawet nie wyobrażam sobie, jaki ból musiała czuć moja mama. Myślę też, że to mi pozwoliło ją w jakiś sposób zrozumieć. Myślę, że co możemy robić dla siebie, to po prostu właśnie rozmawiać. Że tak naprawdę czasami nawet niezrozumienie jest najważniejsze problemu, ale po prostu wsparcie niezależnie od tego, że jakby nieważne, właśnie nie jest najważniejsze zrozumienie takiej osoby, nie? Bo podejrzewam, że zdrowy człowiek nigdy przez myśl mu nie przeszło, żeby się zabić tak na serio, nie? Myślę, że nie jest, bardzo się starał, nie jest w stanie zrozumieć, więc nie ma sensu, żeby się starał. Myślę, że po prostu najważniejsza jest obecność. Obecność, rozmowa. Thank you.
Odwiedzajcie nasz wirtualny dom kultury Uważaj na głowę, gdzie prezentujemy twórczość osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego oraz inne cykle, które staramy się dla Was przygotowywać. Zaglądajcie na Facebooka i Instagrama, a jeśli możecie, wesprzyjcie też nasze stowarzyszenie. I oczywiście uważajcie na głowę.